Może niebieski hol? Tutaj jeszcze nie byliśmy dzisiaj. Wygląda na to, że nikogo tutaj nie ma. Lary! Loris! Byłem pewien, że gdzieś się tutaj chowa. Przypuszczam, że przyjdę tutaj później. No dobra, Larego nie ma. Może to nawet lepiej. Okej, główna brama. Główna brama. Porozmawiajmy z Bikini o tym talizmanie, no bo... Talizman mistrzyni Karej, no what the fuck? Chwila, chwila. Ten znak ma gatamy i te takie cusie. A to jest... Tak, to jest ten sam herb, który widniał na... tamtym zwoju, który znajduje się w wewnętrznej świątyni w holu treningowym. A więc... No dobra. Wygląda na to, że masz gościa. O! Iris! Panie Wright! Iris! Tak się cieszę, że cię widzę! Godotowi udało się zmobilizować całe siły policyjne, stawiając w stanie... stawiając je w stanie wyjątkowym. Tylko nie on. Zostaw go w spokoju! Musimy się pośpieszyć i odblokować wejście do wewnętrznej... wewnętrznej świątyni w zaklętej komnacie. Przepraszam, panie Wright. To moja wina, że ktoś tak ważny dla pana jest tam zamknięty. Panie Edgeworth, możemy skończyć naszą rozmowę później? W porządku. A więc ruszajmy do wewnętrznej świątyni. Zobaczymy się później, Wright. No i chwila! No właśnie! Chwila, Edgeworth, idę z wami! Wybacz, Wright. Nie mogę pozwolić, żebyś z nami poszedł. Co? Nie cierpię być osobą, która musi ci to powiedzieć, ale... Maya Fey jest w raczej delikatnej pozycji. Co masz na myśli, mówiąc delikatnej pozycji? To nie jest zwykła operacja ratunkowa, Wright. To jest także śledztwo. W takim razie nie możemy pozwolić, aby ludzie z zwykłej publiki po prostu się włączały w tą operację. No dalej, Edgeworth! Jeżeli coś się wydarzy, będziesz pierwszą osobą, która się o tym dowie. Proszę, zrozum to, Wright. Ale to Maya! Panie Wright! Wszystko, co ma teraz znaczenie, to to, aby mistyczna Maya była uratowana, zgadza się? Ja... Posłuchaj dla odmiany głosu rozsądku, Phoenixie Wright. Od teraz rozważaj wszystko, co... całe okolice mostu Daski... jako zamknięte. Teraz będziemy iść. Proszę nam wybaczyć. No dobra, po prostu... A! Pośpieszcie się i odblokujcie to wejście. To nie jest czas na wystawanie na mrozie, Phoenixie Wright. Czy nie ma innych rzeczy, o które musisz teraz dbać? Ona ma rację. Dzięki za przypomnienie mi. No dobra, tak więc Iris już tutaj jest, tak więc lada chwila Maya powinna być wolna. Siostra Bikini wygląda, jakby była w dużym wstrząsie od czasu, kiedy ostatnio ją widziałem. Nie bądź taki okrutny, Phoenixie Wright. O co chodzi, siostro Bikini? O jejku, jejku, jejku! Witajcie! Jak się macie? Sądząc po tym wzdychnięciu, przypuszczam, że wciąż czuję się naprawdę źle. Wiecie, Iris właśnie tutaj była. Była... towarzyszył jej ten przystojny... wyrafinowany książę. Czy ona mówi o Edgeworthie? To była tylko krótka wymiana słów. Nie pozwolono mi w ogóle z nią porozmawiać. Ojejku, to wszystko moja wina, że to się wydarzyło. Biedna Iris. Ona pytała się o moje bolące plecy. Uwierzylibyście? Co ja jej zrobiłam? To, co musiałaś zrobić, siostro. Odważnie i prawdziwie zeznawałaś co do tego, co zobaczyłaś. Nie ma w tym ani grama wstydu. I my doprowadzimy do tego, że pani zeznania nie będą zmieszane z błotem. Cóż, ja nie słyszę, żeby ktokolwiek tak mówił. Pan w niebieskim chyba nie podziela pani opinii, tak widzę. Ha? Ja? A! Tak!
poradziła sobie pani świetnie, siostro bikini. Absolutnie, spektakularnie! Wy dwoje jesteście jedynymi, którzy dla mnie tak powiedzieli. Nie mogę wyzbyć się uczucia, że właśnie coś tutaj drgnęło. Czy masz jakiś problem, Phoenixie Wright? Pewnie, ona odważnie zeznawała co do tego, co zobaczyła. Ale wiem, że ona wciąż coś jeszcze ukrywa. Przypuszczam, że już czas, aby złamać ten jej psychozamek. Tak więc, większość z was już pewnie domyśla się, co się święci, ale... Domyśla, co się święci, ale take that. Czas na psychozamek. A nawet na 5 psychozamków. Po raz pierwszy w tej grze będziemy odblokowywać aż tyle. I chyba po raz zaledwie drugi w całej serii. Siostro bikini, prawda staje się dla mnie teraz krystalicznie czysta. Jestem przekonany, że pani Elise Donneau miała specjalne znaczenie dla tej świątyni. A co do tego, dlaczego miała takie specjalne znaczenie, wierzę, że to ma związek... to ma jakiś związek z jej prawdziwą tożsamością. A o czym pan teraz mówi? Ona była... Mistyczna Elise była autorką. Tylko autorką książeczek obrazkowych. Żeby być szczerym, miałem podejrzenia co do jej osoby natychmiast po tym, jak ją poznałem. Podejrzenia? Tak, ale nie miałem żadnego dowodu, żeby poprzeć swoją teorię. Ale teraz już mam. Właśnie ten dowód udowodni prawdziwą tożsamość pani Donneau. Jest to talizman mistrzyni Karin. Widzicie, do czego zmierzamy? Że pani Donneau była właśnie tą mistrzynią. A to by oznaczało, że... Póki co, take that. Pani Donneau w dniu morderstwa miała przy sobie ten oto talizman. A skąd pan? To nie jest jakiś tani wisiorek. A więc sądzi pan, że co to jest, panie Wright? Co mógłby u niej robić taki talizman? A więc to talizman, prawda? Interesujące. Ups, jakoś mi się to dziwnie powiedziało. Ta rzecz mówi nam jasno, kim naprawdę była pani Donneau. Ten talizman i jeszcze ten przedmiot niezaprzeczalnie dowiodą prawdziwej tożsamości pani Donneau. Wzór na tym talizmanie zgadza się dokładnie z herbem, który znajduje się na tym oto zwoju. Natomiast ten zwój przedstawia herb, jaki posiada jedna osoba, mistrzyni Karin. Ten talizman również może posiadać tylko mistrzyni Karin. Natomiast aktualną mistrzynią wzywania dusz Karin jest tylko jedna osoba. I jest to matka Mii Mai, Misty Fay. Tak więc ostatecznie możemy już powiedzieć. Elise Donneau równa się Misty Fay. To jest tak naprawdę zaginiona dawno matka Mii i Mai, która zaginęła prawie 20 lat temu po tym, jak doszło do incydentu DL6 i po tym, jak ich reputacja została zmieszana z błotem. Tak więc... Ciężko to powiedzieć, bowiem to oznacza, że z drugiej strony Maja staje się obecną mistrzynią, w końcu dawna mistrzyni już nie żyje, jednakże są dwie rzeczy. Pierwsze, to oznacza ostatecznie, że ich matka nie żyje i że ostatnim razem, kiedy Maja miała okazję ją spotkać jako matkę, kiedy wiedziała, że to jest jej matka, to było 17 lat temu. I to jest już... Kurczę, to jest naprawdę smutne. Przez ten cały czas już nieświadomie miała nadzieję, że odszuka swoją matkę, ale cóż, widziała ją, jeszcze ją widziała, ale niestety nie wiedziała, że to jest jej matka. Ale cóż, tutaj nie da się zaprzeczyć, że udowodniamy jedną z największych podwalin, jakie stanowią ten piąty rozdział, tak więc to, że pani Donneau nie była zwykłą autorką książeczek obrazkowych dla dzieci, to była sama mistrzyni Karin. I to ona została zamordowana w tym morderstwie. Masło maślane, ale take that. Te całe malowidło jest pokryte przez sos w tej chwili. Ale ten zwój przedstawia mistrzynię wzywania dusz Karin. Herb, który znajduje się na górze tego zwoju, to jest honorowy tytuł.
Dokładnie ten sam herb, który widnieje na tym talizmanie, w którym nosiła ze sobą ofiara. A! Ten herb jest zarezerwowany tylko dla mistrzyni Karain. A kto na wszystko co święte opowiedział panu ten nonsens? Nie mam pojęcia, o czym pan teraz mówi. Nowa mistrzyni, Maya Fey, mi o tym powiedziała. Co? Mówi pan, że ta akolitka to jest dla mistycznej Misty... córką? Tak. Czy jest pan pewien? Tak. Tak naprawdę, skoro jej pierwsza córka odeszła z tego świata jakiś czas temu, obecnie Maya jest jedyną następczynią Misty Fey. Mistyczna Misty! Jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty! Pięć psychozamków na raz. Ostatecznie udowodniliśmy, że Elise Donnell to tak naprawdę dawno zaginiona matka mi i Mai jako Misty Fey. Mistyczna Elise zaszczyciła nas swoją obecnością około tydzień temu. Kiedy pokazała mi ten talizman z tym symbolem, który na nim widniał, cóż, prawie zemdlałam. Nikt nie widział jej przez ponad 17 lat. To właśnie wtedy zniknęła. A czym jest ten znak na tym talizmanie, siostro? Talizmanie Karain? To jest symbol mistrzyni Karain. Powiernik tego talizmanu musi go ze sobą nosić aż do swojej śmierci. Aż do swojej śmierci? A więc Elise Donnell to tak naprawdę była matka Mai. Ha. Huh. To była Misty Fey, mistrzyni techniki wzywania dusz Karain. A więc w końcu prawda wychodzi na jaw. Wygląda na to, że robimy tutaj bardzo duży krok w przód. Powiedz mi, siostro, po 17 latach, dlaczego ona miałaby wybierać takie miejsce do ponownego się ujawnienia? Ponieważ wydarzyło się coś, co wywołało ją z jej ukrycia. Co się wydarzyło? Cóż... Co się dzieje? Co się dzieje? Niemożliwe. Trzęsienie ziemi! Aaaa! O mój Boże! Wewnętrzna świątynia! Takie wstrząsy mogłyby... Wewnętrzna świątynia? Zaklęta komnata jest w holu treningowym. Mogłaby się zaraz zawalić. Co? Maya! O-o. Wyglądałoby na to, że już... ustąpiło. Cóż, nie możemy tak po prostu stać, chodźmy! Co? Gdzie? Do wewnętrznej świątyni oczywiście, a gdzieżby indziej? Siostro Bikini, dokończymy tę rozmowę później, dobrze? Oczywiście, wy już biegnijcie. Ktoś mógł zostać ranny. Muszę przygotować zestawy pierwszej pomocy. A więc dalej, Phoenixie Wright. Nie powstrzymają cię od wejścia tak długo, jak z tobą jestem. Dziękuję. W tym momencie miałem najgorsze możliwe przeczucie. Właśnie mieliśmy trzęsienie ziemi. Zastanawiam się, czy z nim jest wszystko w porządku. A no tak, Edgeworth panicznie boi się trzęsień ziemi. A do tego cała komnata mogła się na nich zawalić. Chyba się martwisz. Myślisz teraz o Milesie Edgeworthie? Dalej, chodźmy. Dobra, czym prędzej. Musimy szybko dostać się do wewnętrznej świątyni i... Wright! A! Co ty tutaj robisz? Jak śmiesz przypuszczać, że możemy cokolwiek zrozumieć, jeżeli nic nam nie powiesz? Au! Ej, dlaczego to mnie biczujesz? Ona odeszła. Nie! Oskarżona, Iris. Ona uciekła. Uciekła gdzie? Ona zbiegła. Ona uciekła! Że co? Teraz Iris do tego ucieka. Co się dzieje? A więc to było wtedy, podczas... Łatwo teraz zobaczyć jedyną słabość Edgeworth'a. Jego strach przed trzęsieniem ziemi. Powinienem wiedzieć lepiej, żeby nie eskortować oskarżonej sam. Tak szybko jak tylko ziemia zaczęła się trząść, wszystko przed moimi oczami zrobiło się czarne i... zemdlałem jak ostatni dureń! Ten incydent...
On podąża za tobą aż po dziś dzień, czyż nie? To nie jest żadna wymówka dla pozwolenia dla oskarżonej uciec. Nie mogę uwierzyć, że pozwoliłem, żeby to się wydarzyło. Wright, wewnętrzna świątynia to ślepy zaułek, a więc ona mogła uciekać w tą stronę. Nie widzieliśmy jej. A więc jak najszybciej musimy przygotować obławę i przeszukać całą górę Eagle od góry aż po dół. Poczekaj, Edgeworth. Czy dokładnie sprawdziłeś wewnętrzną świątynię? Nie bądź niedorzeczny! Dlaczego miałbym to robić? Wewnętrzna świątynia jest niczym wyspa. Nie ma żadnej możliwości, żeby z niej uciec poza przekroczeniem... Nie, nie o to chodzi. Iris to nie jest ten typ osoby, który by uciekał, Edgeworth. O czym ty teraz mówisz? Siostra Bikini wspomniała o czymś, kiedy po raz pierwszy się z nią spotkaliśmy. Ona powiedziała, że że zaklęta jaskinia mogła się zawalić z powodu tego trzęsienia ziemi. A więc sądzisz, że Iris mogła pójść do wewnętrznej świątyni, żeby sprawdzić, jaka była tam sytuacja? Posłuchaj, Edgeworth. Jestem pewien, że ona jest w tej wewnętrznej świątyni. Nie potrzebujemy wcale żadnej obławy. Wright. Nie marnujmy więcej czasu. Chodźmy do zaklętej jaskini w wewnętrznym holu treningowym. Wszystko pomieszałem. Okej, chodźmy. Okej. Całe szczęście, komnata się nie zawaliła, ale to, co tam odnaleźliśmy, to było coś, czego żadno z nas się nie spodziewało. Zamki? Zamki? Psychozamki? Jaja sobie robicie. Naprawdę, jaja sobie robicie. Jak to może... Jeszcze więcej zamków? Co to ma wszystko znaczyć? Iris! Iris, proszę powiedz mi, co do cholery się tu dzieje?